Przechodzimy do kolejnego punktu, że jest punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych. I tutaj jako zarząd zaproponowaliśmy, aby delegować radnych Annę Grudniak i Marka Sadowskiego do udziału w spotkaniu dotyczącym tematyki inicjatywy lokalnej w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem praw dzielnic miasta Krakowa w procesie opiniowania wniosków o realizację zadania publicznego, które będzie się w dniu 13 czerwca w siedzibie Indy. Drodzy Państwo, jakieś zgłoszenia jeszcze? Ktoś, Pan Przewodniczący Jakielski, mówił jeszcze jakieś zgłoszenia? Tak? Nie, nigdzie nie było. Nie było, nie było. Drodzy Państwo... Znaczy, przepraszam, ja kiedy dzisiaj do mnie telefonowała Pani Ala, zasugerowałem jej, dzisiaj wzięła pod uwagę po prostu członków mojej komisji. I to były moje luźne sugestie i nic więcej. Dziękuję. Czyli nie ma konkretnie jakichś propozycji? Moim zdaniem bardzo dobrymi osobami radnymi, którzy mogliby wziąć udział w tym spotkaniu, byłby Pan Radny Franczyk, Pani Weronika Szergiewicz, Pani Anna Brydniak. Uważam, są osoby, które bardzo dobrze rozumieją sprawy społeczne. Rekomenduję je do... Wniosek jest przewodniczącego komisji, aby uzupełnić skład osób delegowanych o te dwie osoby? Dobrze. Jeżeli te osoby wydarzają chęć, to ja bardzo chętnie mogę złożyć taki wniosek, ale ja z nimi tego nie konsultowałem, po prostu rekomenduję te osoby. Czy pan przewodniczący Michał Franczyk wyraża zgodę? Niestety nie ma. Pani Weronika? A w jakiej 13. O godzinie 16. Pani Paweł? Nie wyrazi mi wyróżnienia. Jestem zdruzgotany po prostu. Zamykam dyskusję, chyba że są jakieś zgłoszenia, ale nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Ja nie wiem, co to jest. Kto jest przeciw? Nie widzę, czy ktoś się wstrzymał od głosu. Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do komisji.